drugi posiłek wjeżdża i lecimy zaraz. Jemy i lecimy dalej. Siemanko. Nie wiem, jak to pokażę, żeby to nie oznaczało fagow. To jest fagow po angielsku, a tak jest PiS. Więc jak komuś pokażecie tak, że dwa, to wam się zapyta, czemu mu pokazuje, żeby spierdalał. Kiedyś miałem taką sytuację w pracy, że Anglik do mnie mówi dwa, a ja mu pokazam, że dwa, nie? A on mówi, czemu mówię, żeby... No właśnie. No, dlatego tak na przyszłość, nie? Bo jeszcze można naciąć w Anglii. Co mogę powiedzieć? Lecę do Pawła, jest godzina 11. Mieliśmy się widzieć o 11, ale Pawła żona jest chora i poszli do lekarza. Się mnie zapytał, czy mogę być później. Dla mnie to żaden problem. Zrobiłem sobie pierwszy posiłek, zjadłem białkowo-tłuszczowy, 50 gram tłuszczy i 50 gram białka. Teraz no to co było nagrywane wcześniej. Miały być barki, ale poleci klatka z tego względu, że Paweł też będzie robił, a jak będziemy robić we dwóch, to będzie mega motywacja i pomoc. Paweł jest trochę silniejszy ode mnie w ćwiczeniach na klatkę. Śmieję się, nie wiem, jak tam w innych bojach stoi, bo nie pamiętam, jaki on ma tam plan. Wiem, że Paweł już je 750 gram węglowodanów dziennie, więc to już jest dość dużo, ale że go nie zalewa, no to czemu nie? Co miałem mówić? U mnie też leci z 500 gram węglowodanów, ale mi się wydaje, że to jest za mało trochę. Bo jestem głodny, a po drugie nie podlewa mnie jakoś mega, nie? Cicho. O 12:08 mam być, czyli pewnie do 12:00 przytnę, 10 minut ucieknie na trasie z 55 mil, czyli jakieś 100 km. Dzisiaj Zacharego nie będzie niestety, bo Zachary ma nową pracę i pracuje teraz od poniedziałku do piątku i dopiero później mu się zmiany unormują. Będzie miał 4 dni po 12 godzin, ale się złapiemy na pewno jakoś w przyszłym tygodniu, czy tam za 2 tygodnie. Co ode mnie? Chyba tyle, nie? Lecimy do Pawełka, coś się nagra fajnego, pozytywnego. No i co? I sport ma łączyć ludzi. Pamiętajcie, fajnie jest wsiąść, jechać tą godzinę, żeby zrobić trening z kimś pozytywnym i z kimś innym. Jutro nogi z Robertem, może Rafał się też podłapie, nie wiem, jak on tam będzie z czasem stał, czy mu będzie pasowało o tej godzinie, co my będziemy lecieć, bo Robert pracuje do późniejszej godziny. No i co, ja już nie mulę, lecimy dalej, nie? Włączam jakąś pozytywną nutę, Tomasz Hada, syn Bogdana i pozdro, widzimy się już na siłowni, myślę. No dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, słaba bardzo, pada, ale patrzcie, co z drugiej strony się dzieje, to jest droga na Londyn M62 za Leeds, nie? Właśnie dlatego nie chciałem Zachary przyjechać po południu. Patrz, co tu się dzieje, nie? Mam nadzieję, że zazwyczaj rano jest właśnie w stronę Londynu korek, a wieczorem jest w stronę Manchesteru. Mam nadzieję, że jak nie będę wracał, no patrzcie, co się dzieje. Jest sznur od dobrych 5-10 km, samochodów, tirów, cała masa. A powiem wam, że z drugiej strony są 4 pasy ruchu i nie było żadnego wypadku, nie? A tu jest puściutko. Znaczy puściutko, samochody jadą, ale można jechać do 70-80 mil na godzinę. Pozdro. Pod rząd Paweł robi, wiosłowanie, oburącz na ławeczce skośnej, później wyciskanie na maszynie i teraz rozpiętka. Po treningu
wracam do Lidz. Właściwie to stoję w korku, tak jak przewidywałem. No i co? Trening bardzo pozytywny, poszło zajebiście. Siła na klatce u mnie już się zatrzymała, więc co? No robię po prostu tym, co robię i tyle. Trzymam się planu. Nagraliśmy kilka ćwiczeń, nagrywaliśmy wszystkiego, bo jak przyszliśmy, to było stosunkowo dużo osób na siłowni. Paweł siłowo dobrze stoi. Nawet bardzo, jak na swoją wagę. Też chłopak je swoje. Też bym tyle chciał jeść. Micha byłaby obszerniejsza znacznie, bo tam węgli to leci tyle, że chłopak ma problem to przejadać. W sumie się nie dziwię. Gdzie, koleżko, się wpychasz? No i co? No i tyle, myślę, że tyle ode mnie. Jutro nogi mocne. Musi pójść 155 kg. Wszystko leży w głowie. Czy się uda? Mam nadzieję, że jutro dodam filmik, gdzie będzie to w miarę technicznie wykonane. No i co? Z mojej strony to wszystko, nie? Myślę, że jak dobrze pójdzie, to za 2 godziny w domu będę. Bo M62 to jest jakaś masakra. No i co? I tyle. Pozdro, obserwujcie, lajkujcie, subskrybujcie, nie wiem, róbcie wszystko. Hashtag fittata, hashtag, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Pozdro, trzymajcie się. No, u mnie się coś ruszyło teraz. Chociaż też stałem 15 czy 20 minut dobre w korku, ale patrzcie, co się dzieje po drugiej stronie. Był wypadek, samochód wylądował na drzewie, zamknęli, tylko jednym pasem puszczają. Jeszcze chwilę ponagrywam. To jest właśnie M62, jak się jedzie na Manchester. Wieczny kibel w tygodniu. 4 pasy i wiecznie korek. O, jak ładnie, to se panowie postoicie jeszcze. No i co, ode mnie to wszystko. Dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, ale jest 9 stopni na zewnątrz, więc nie ma tragedii. No i co? Łapa w górę, my lecimy. Dokładnie będziemy za jakieś 30 minut w Lidz. Mam nadzieję, jak nie będzie u nas żadnego wypadku później na pasie. Pozdro, wszystkiego dobrego. Faster, bigger, stronger.co.uk. Your personal trainer.